Czuwajcie, z tej strony Lykosia. Jako że zmienili mi datę matur, postanowiłam, że to chyba najwyższa pora, żeby zrobić update harcerskich służb dotyczących choroby COVID-19. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem dotyczącym tego oto wirusa. Co robi harcerstwo w związku z tym, że taka, a nie inna sytuacja w Polsce panuje? Jak już zdążyłam powiedzieć na początku, wszyscy maturzyści, wszyscy ósmoklasiści... Łączymy się. Nasze matury i egzaminy ósmych klas zostały przełożone na czerwiec. Dokładnie jeszcze nie wiadomo. O terminie matur mają nas poinformować 3 tygodnie przed. A tymczasem pozwolę sobie powiedzieć, że weszły nowe zarządzenia i od 16 kwietnia będziecie mogli wyjść z domu tylko jeżeli będziecie sobie zasłaniać usta szalikiem, maseczką, apaszką, czymkolwiek. Ale usta będą musiały być zasłonięte. Jak już powiedziałam, nie będą musiały to być maseczki. To będzie mogła być każda inna rzecz, byleby być tutaj zasłoniętym i to ma zapobiec temu, że potencjalnie chora osoba, żeby nie zarażała innych. Tak więc jak już dobrze wiecie, wszystkie szkoły i przedszkola będą zamknięte do minimum 26 kwietnia, a ograniczenia w przemieszczaniu się oraz ograniczona ilość w sklepach obowiązuje cały czas. Tak samo wszystkie galerie handlowe, centra handlowe, kosmetyczki i salony fryzjerskie będą zamknięte minimum do 19 kwietnia i tego mamy się pilnować. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji dotyczącej różnych obostrzeń i zasad wprowadzonych przez nasz rząd, a dotyczących choroby COVID-19, koniecznie wejdźcie na gov.pl, zostawię Wam linka do tej strony, strony rządu. Tam są jedyne rzetelne informacje dotyczące naszej epidemii i wszystkie jakieś fake newsy typu odwołali matury i wyliczają oceny procentowo z świadectw. Nie. Powiem tak, zatrzymajmy tą falę fake newsów, ponieważ to jest pierwsza i podstawowa zasada w powstrzymywaniu paniki. Słuchajcie, panika to jest ostatnia rzecz, która jest nam w tych czasach potrzebna. A tymczasem, jak dobrze wiecie, już ponad miesiąc temu zostało powołane Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR. Wydaje mi się, że ZHP też ma jakieś swoje działania dotyczące koronawirusa i tak dalej. I to prężnie działa. Pozwolę sobie powiedzieć, że okej, jest mnóstwo harcerek i harcerzy, którzy zgłosiło chęć pomocy, ale zapotrzebowanie stale rośnie. Moi drodzy, co wy możecie zrobić? Pamiętajcie, że możecie pomóc rozwozić zupy i pakować kanapki w kantynach dla ubogich, ponieważ jest potrzeba na coś takiego i wcale nie musisz być harcerzem, żeby w tych czasach pomagać. I to samo tyczy się tego, że jeżeli jesteś pełnoletni, to wcale nie musisz być harcerzem, żeby móc oddać krew, na którą zapotrzebowanie stale rośnie. A poza tym dotarła do mnie już informacja od moich koszalińskich braci i sióstr mundurowych, że u nich 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu drukowane są przyłbice dla lekarzy oraz szyte są maseczki. I moi drodzy, sądzę, że wy też możecie zaangażować się w pomoc w szyciu. Pamiętajcie, że jeżeli nie jesteście pełnoletni, to do pogotowia możecie wstąpić dopiero za zgodą waszego opiekuna prawnego, a jeżeli jesteście pełnoletni, to nie czekajcie, pomoc jest potrzebna i jest cały czas deficyt ludzi do pomocy. Ale, jeżeli macie jakiekolwiek choroby przewlekłe, obniżoną odporność, cokolwiek takiego, albo mieliście styczność z osobą chorą i jesteście poddani kwarantannie, to nie wychodźcie z domu, zostańcie w domu, słuchajcie, chronimy się po prostu ze wszystkich stron. I tym oto sposobem pada pytanie, co możecie robić w domu? A dzisiaj ja powiem Wam kilka przykładów rzeczy, które możecie robić w domu. Tak więc, jak już mówiłam, druhna Lidia z Chówca ZHP zorganizowała grę harcerską internetową, która cały czas jest aktywna i do której linka znajdziecie oczywiście w opisie, na samym dole opisu. A ja sobie jeszcze pozwolę powiedzieć, że tutaj mam ściągawkę do dzisiejszego odcinka. A ja sobie jeszcze pozwolę dzisiaj powiedzieć, że poza tym są takie strony jak Aktywny ZHR albo Harcerze Poznajemy Się. I sądzę, że też najwyższa pora zacząć robić pisanki i sadzić rzeżuchę ze względu na to, że za chwilę będą święta, a to są rzeczy, które nam się jak najbardziej kojarzą z Wielkanocą.
i sądzę, że przygotowania pełną parą do świąt jak najbardziej mogą ruszyć. A więc jak już jesteśmy w temacie świąt, uważam, że jest to fantastyczny moment, żeby odkryć w sobie talent do gotowania i pomóc mamie w gotowaniu świątecznych potraw. Tak więc sądzę, że na pierwszy ogień powinno pójść jakieś ciasto, to jest dosyć proste, a i sprawia dużo radości. Przepisy są ogólnodostępne, w końcu w internecie można znaleźć ich miliony. Poza tym oczywiście to jest fantastyczny moment, żeby się uczyć. Poza tym, że nauczyciele i szkoły oferują e-lekcje na Teamsach, Skype'ie i nie tylko, to ja Was odsyłam do mojego odcinka, w którym mówię o tym, jak ja się uczę w trakcie kwarantanny. Serdecznie Was zapraszam. To jest też dobry moment, żeby odkryć to, że jesteśmy ćwiczeniowymi świrkami i że w sumie lekcje WF-u wcale nie są takie złe i zacząć ćwiczyć w domu. Tak jak już mówiłam, to jest bardzo dobry moment na to, żeby otwierać różne sprawności. Link do odcinka o sprawnościach zostawię Wam również tutaj. A my idziemy dalej. Co innego możemy robić? Możemy uczyć się grać na gitarze, na flecie, na skrzypcach, na każdym innym instrumencie. To jest fantastyczny moment, żeby rozwijać w sobie talent młodego muzyka. A jak już jesteśmy w temacie muzyki, to też bardzo dobrym sposobem na zajadanie czasu to jest taniec. I sądzę, że jak najbardziej to jest super opcja, żeby sobie puszczać muzykę w pokoju, czy to w salonie, czy nie w salonie, i tańczyć. A poza gotowaniem, ćwiczeniem i tańczeniem, sądzę, że jest to też dobry moment, żeby odkryć w sobie pasję do pisania. I ja na HR-kę na przykład mam spisać wspomnienia mojej rodziny w postaci książki, tak więc sądzę, że napisanie dłuższego opowiadania na kilka rozdziałów to jest fantastyczny pomysł, żeby również zająć sobie czas. Poza tym sądzę, że śpiewanie wspólne, czy granie w planszówki, spędzanie z rodziną czasu, wspólne posiłki oraz rozmowa to jest bardzo dobry pomysł, żeby spędzać czas. To jest fantastyczny moment, żeby zacieśnić więzi rodzinne. Słuchajcie, nie zamykajcie się w pokojach, rozmawiajcie między sobą, bo rozmowa jest bardzo, bardzo potrzebna w rodzinie. A ja Was już żegnam, to był bardzo krótki i zwięzły odcinek, ale sytuacja jest jaka jest. Wszyscy doświadczamy tego samego na całym świecie praktycznie. Więc moi drodzy, trzymajcie się zdrowo, nie wychodźcie z domu, jeżeli nie musicie. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć!